mają przeżyć. One mają mieć to już w sobie. Kochani, Polska kuleje. Śpiący rycerze. Każdy z was może nim być. Giewon, swoisty szczyt Tatr Zachodnich, jest jedną z wizytówek Zakopanego. Związane są z nim legendy, chętnie opowiadane przez miejscowych górali. Mimo że często różnią się między sobą szczegółami, najważniejsza rzecz pozostaje niezmienna. Śpiący rycerze. Zapewne każdy Polak zna legendę o śpiącym wojsku pod Giewontem. Podanie mówi, że gdy nasz kraj będzie w prawdziwym niebezpieczeństwie, gdy już nie będzie komu go bronić, ci rycerze się przebudzą. Zadrży ziemia, skały Giewonty odsuną się i nieprzeliczone zastępy rycerzy staną do bezlitosnej walki z wrogiem. Tylko że nasz kraj stawał do walki już niejednokrotnie, a jednak śpiący rycerze się nie przebudzili. Nie zmiażdżyli krzyżaków, nie zgnietli Szwedów, nie starli hitlerowców z powierzchni ziemi. Pomimo tego ja wam mówię, że śpiący rycerze istnieją. Nie tylko pod Giewontem, ale wszędzie. W całym kraju drzemią w ukryciu ich nieprzeliczone zastępy. I na tym polega podstawowy błąd PiSu. Na tym polega błąd biznesmena z Torunia i idących za nim wariatek. Ci ludzie zapomnieli o legendzie i włożyli je między bajki. Tymczasem u fundamentów każdej legendy jest prawda. Tak jest. Śpiący rycerze istnieją. Wyborcy PiS niekiedy przeczuwają ich istnienie. Niekiedy młodzi wykształceni z wielkich miast patrzą na nieprzeliczone tysiące ludzi żyjących z ciężkiej pracy. Patrzą na sześcioosobowe rodziny żyjące w kawalerkach tylko ze skromnej pensji ojca. Czy żebrzącą o parę złotych, bo po wykupieniu leków z renty na chleb nie starczyło. Pod supermarketem staruszkę. Patrzą z pogardą, bo wydaje im się, że ten zacofany naród przecież nie może im zagrozić. Im, geniuszom z wielkich miast, gwiazdom brylującym w świetle Jupiterów. A ja wam kurwa mówię! Strzeżcie się! Strzeżcie się tego ludu o kamiennych dłoniach i żelaznych barkach! Ludu dzień po dniu pracującego, by związać koniec z końcem. Strzeżcie się tego narodu twardego jak skała. W nim grzebie nadal niezmierzona potęga. Śpiący rycerze drzemią w tym narodzie, głęboko pod wierzchnią skorupą obojętności i zniechęcenia, gotowi zbudzić się, gdy przebierzecie miarę. Strzeżcie się powalonego olbrzyma, który leży u fundamentów tego kraju. Bójcie się, bo to nie jest Rosja, gdzie totalitaryzm jest tradycją. To jest Polska. To jest kraj niepokornych ludzi, którzy przed nikim nie pochylają głowy. Którzy nikomu nie pozwalają z siebie drwić bezkarnie. To jest kraj śpiącego olbrzyma, który raz przebudzony każdego wroga zmiecie jednym uderzeniem. Kiedyś ten kraj miał elitę, ludzi szanowanych. Teraz już nie ma. Pojawiła się grupa wyhodowanych na lojalność wobec Izraela pacanów, którzy pozamykali się w wielkich miastach niczym w twierdzach i upewniają się nawzajem o własnym geniuszu. Głupcy! Wydaje wam się, że u podstaw tego kraju leży ciemna masa zacofanych katoli. Wydaje wam się, że wystarczy jeden z drugim kretyn w TVN, by ludzie wierzyli w geniusz
boskiego Jarosława. Proście ludzie, wcale nieźle pamiętałem jeszcze czasy komuny. Pamiętałem, jak wtedy wyglądała telewizja. Dostrzegałem podobieństwa. Coraz więcej ludzi telewizji nie ogląda, bo telewizja kłamie. Czy nadszedł czas, czy śpiący rycerze powstaną znowu, jak wielokrotnie w naszej polskiej historii? Tego nie wiem, ale wiem i widzę, że pomiędzy nimi wzbiera okrzyk. Politycy nam nie pomogą. Musimy sami o siebie zadbać. Bójcie się tego okrzyku, bo w nim jest wasza zguba. Szwedzi też kiedyś myśleli, że Polacy to naród głupców, a potem podnieśli rękę na Jasną Górę i obudzili Olbrzyma. Tak samo Krzyżacy jeszcze wcześniej drażnili się, drażnili, aż przybieli i dostali w pieprz tak skutecznie, że już się po tym nie podnieśli. Strzeżcie się, młodzi wykształceni z wielkich miast, bo wy nie znacie ani nie rozumiecie serca tego kraju. Bo wy jesteście jak mech na głazie, którego zmyje byle wichura, a głaz przetrwa w nienaruszonym stanie. Nie wy stanowicie siłę tego narodu. Nie stawajcie przeciwko śpiącym rycerzom. Nie budźcie ich. Niech wam się nie wydaje, że możecie nami zgardzić i zamknąć się w swoich wielkich miastach. Niech wam się nie wydaje, że możecie nam siłą narzucić waszą zwichrowaną, tęczową pseudomoralność. Niech wam nie przyjdzie do głowy, że możecie bezkarnie napychać własne kieszenie, worki bez dna. Niech wam nie przyjdzie do głowy, że możecie bezkarnie napychać własne kieszenie, worki bez dna, czy przyznawać sobie i biznesmenowi z Torunia nagrody kosztem emerytów. Nie myślcie, że ten naród będzie w myśl słów osoby rządzącej zapierdalać za miskę ryżu. Jeśli myślicie, że gdy zapalicie w Belwederze świece chanukowe, to przez was żydowska zaraza, jesteście w błędzie. Dobrze wam radzę, nie prowokujcie, bo już niejednemu się wydawało, że może rządzić w tym kraju siłą, kłamstwami, szantażem i manipulacją. Jeszcze nikt na tym dobrze nie wyszedł z tych, co próbowali. Więc nie prowokujcie, bo gdy dosięgną was kamienne ręce ludzi, którzy tymi rękami zarabiają na chleb, będzie już za późno na negocjacje. Na koniec dorzucam jeszcze apel do tych rycerzy, śpiących w skałach naszych serc. Ludzie, bracia, siostry, obudźcie się! Autor tekstu Dariusz Gąsienica-Walczak. Czytał ja.